Zgodzicie się ze mną, że aplikacje, a w szczególności aplikacje narzędziowe, w dzisiejszych czasach mocno rozwijają się, ale również zyskują na znaczeniu. A dzieje się tak dlatego, że oferują one swoim użytkownikom nie tylko wygodę, efektywność, ale również możliwość zarządzania narzędziami oraz wgląd do aktualnych danych, jak również tych zarchiwizowanych. Jest ze mną po raz kolejny Michał Zrewko. Cześć. I dzisiaj skupimy się na aplikacji od producenta Revko, która nazywa się RevMesh. Także zapraszamy do szczegółowej prezentacji. Michał, powiedz nam na początek, czym jest aplikacja RevMesh, skąd taka nazwa i co dzięki niej możemy uzyskać? RevMesh jest tą jedyną aplikacją obecnie, która jest kompatybilna ze wszystkimi naszymi narzędziami cyfrowymi. Nazwa pochodzi od połączenia Revko, Refrigeration i siatki połączeń, stąd to RevMesh. Aplikacja jest kompatybilna z całą grupą narzędzi, czyli poczynając od opraw cyfrowych RevMate, przez wykrywacze nieszczelności Detektor, wagi, RevScale i ta najnowsza nadchodząca RevScale S, wakuomet, RevVac i termohigrometr RevClamp. Okej, powiedz nam proszę w takim razie, co możemy uzyskać dzięki tej aplikacji, jakie są jej plusy? Nasze narzędzia skonstruowane są w taki sposób, że podstawowe pomiary robimy z wykorzystaniem wbudowanego wyświetlacza i przycisków sterujących, natomiast przez aplikację mamy dostęp do dodatkowych funkcji. I tak przykładowo, termohigrometr pozwala nam na zmierzenie temperatury czynnika, pozwala nam na odczytanie zmierzonej wilgotności otoczenia, a także pozwala odczytać obliczoną temperaturę termometru mokrego. Natomiast w aplikacji możemy mieć podgląd na oba odczyty temperatury jednocześnie, czyli z czujnika wbudowanego i czujnika zewnętrznego. Widzimy także obliczoną temperaturę punktu ROSY, widzimy także skalkulowaną całkowitą energię otoczenia, czyli entalpię. To proponuję skończyć tutaj na teorii i po prostu pokazać naszym widzom, co wyświetla w danej chwili aplikacja RevMesh. Ok, jesteśmy w takim razie na głównej stronie aplikacji. Powiedz mi, czy tylko wystarczy ją za darmo zainstalować? Chyba nie, bo wiem, że trzeba też się zarejestrować, żeby móc w pełni z niej korzystać. Zaczynamy od zakładania, od założenia konta i zarejestrowania siebie, a potem urządzeń. Jest to również bezpłatne w 100%. W porządku. Wcześniej wspomnieliśmy w części teoretycznej o termohigrometrze RevClamp. No może zaczniemy od niego i na przykładzie tego termohigrometru pokaż nam, co możemy zyskać dzięki aplikacji. To jest dobry przykład, no bo w termohigrometrze mamy de facto dostęp na trzech ekranach do temperatury mierzonej na rurze, do mierzonej wilgotności i do kalkulowanej temperaturze termometru mokrego. Natomiast w aplikacji tych parametrów mamy znacznie więcej, bo po podłączeniu termopary zewnętrznej mamy jednoczesne odczyty temperatur z obydwu czujników, mamy zmierzoną wilgotność względną otoczenia z czujnika umieszczonego w rękojeści. Na tej podstawie mamy obliczoną temperaturę termometru mokrego, policzony punkt ROSY, czyli temperaturę wykraplania się wilgoci. Wilgotność względną mamy przeliczoną w bezwzględną, czyli zawartość wagową wody w jednostce powietrza, a także skalkulowaną całkowitą energię otoczenia, czyli entalpię. Super, czyli z tego, co widzimy, w jednym czasie wyświetla nam się 7 wartości pomiarowych oraz obliczonych tego urządzenia. Z jednego urządzenia. Z jednego. Jak widzimy, możemy tutaj również drugie urządzenie podpiąć i będziemy mieli wtedy 14 tych wartości, ale myślę, że to nam na chwilę obecną wystarczy. Dodatkowo jest ciekawa funkcja. Właśnie na tym ekranie widzimy odczyty z obydwu czujników, wbudowanego i zewnętrznego. Tutaj dobrym przykładem zastosowania jest pomiar temperatury na wlocie i na wylocie z klimatyzatora, jednoczesny, z możliwością, nie zapominajmy o tym,
rejestrowania tych pomiarów. Okej, okay, termohigrometr mamy załatwiony. Może pokażmy jeszcze naszym widzom RefMate, czyli urządzenie, które omawialiśmy w poprzednim materiale. Jeśli chcecie więcej informacji na jego temat, to zapraszamy. Tam jest nie tylko teoria, ale również sporo praktyki. I mamy teraz również włączony układ chłodniczy i RefMate mierzą parametry w czasie rzeczywistym. Także Michał, opowiedz nam, co możemy zobaczyć dzięki aplikacji. W aplikacji mamy zdublowanie tych parametrów, które widzimy na wyświetlaczu RefMate'a. Czyli tutaj mamy ten wyświetlacz cyfrowy, możemy przełączyć się na wyświetlacz analogowy. Możemy także przełączyć się na ten trzeci wyświetlacz z przegrzaniem docelowym. Czyli ten target superheat. Dokładnie. Mamy również tryb pompy ciepła i tutaj strony się zamieniają, czyli wysokie ciśnienie staje się niskim, ale w naszym przypadku to jest bez sensu, dlatego że układ mamy w trybie chłodzenia i jakby z tego nie korzystamy. Możemy z tego skorzystać w momencie, jeśli urządzenie mamy w trybie grzania. Mamy RefKlampy, mamy RefMate, może przejdźmy do strony głównej i powiedz nam coś więcej, co wyświetla się na stronie głównej, bo o tym nie wspomnieliśmy jeszcze. Mamy dostęp do bardzo ciekawej funkcji, czyli wielokanałowego rejestrowania danych, czyli funkcji pozwalających podpiąć kilka RefMate'ów do większego układu typu VRF, który składa się z więcej niż jednego agregatu zewnętrznego. Czyli jeśli mamy zestaw typu VRF z trzema agregatami zewnętrznymi, możemy, dysponując trzema RefMate'ami, podłączyć się do każdego z nich i w jednym czasie rejestrować dane ze wszystkich trzech agregatów. To może być zrobione i przy użyciu rejestrowania danych w postaci tabeli, ale również zwizualizowane na wykresie. Ok, zajmijmy się może wagą w następnej kolejności. W wadze mamy dodatkowe informacje poza tymi, które widzimy na wyświetlaczu, czyli włączając sobie przykładowo odzysk, aplikacja szacuje nam aktualny przepływ w kilogramach na sekundę. No zgadza się. Widzimy, że też reakcja jest dość szybka. Natychmiastowa. Możemy sobie określić alarm, przy jakiej wartości chcemy być poinformowani, że proces jest zakończony. Wypróbujmy w takim razie. Alarm w wadze. OK. No i sprawdźmy, czy zadziała. Wymóźmy 1 kg sztucznie. No, i alarm. Cel osiągnięty. Alarm nam się pokazał. Możemy też spróbować zrobić to w aplikacji. Zróbmy to większą wartość. OK. I musimy teraz 10 kg wymusić. No i ewidentnie alarm włączony, cel osiągnięty. Czyli został nam wakuometr. Włączmy w takim razie funkcję wakuometru. Zobaczmy, co więcej jesteśmy w stanie podejrzeć w aplikacji poza tym, co widzimy na wyświetlaczu wakuometru. No bo w wakuometrze widzimy po prostu dany odczyt próżni w danej chwili. Zgadza się. Natomiast w aplikacji mamy bardzo przydatną funkcję wskazanie temperatury parowania wody pod danym ciśnieniem. Czyli przy punkcie wyjścia, przy ciśnieniu atmosferycznym, a to jest 100 stopni. Natomiast zobaczmy, co będzie się działo przy włączeniu próżni. No i zwróćmy uwagę, że przy tej, w tym momencie symulowanej głębokiej próżni na poziomie 200 mikronów temperatura odparowania spada poniżej 30 stopni, co też jest jakąś odpowiedzią dla niedowiarków, czy można prawidłowo wypróżniować system w zimie. No, zdecydowanie można. Czyli ogólnie mówiąc, dążymy, ta temperatura musi być niższa niż temperatura otoczenia, bo w przeciwnym razie wilgoć nie będzie nam odparowywała. Nie będzie w stanie odparować, dokładnie. Dokładnie. OK, co dalej? Możemy sobie zobrazować cały proces próżniowania na wykresie. Możemy ustalić sobie, jaki poziom próżni chcemy osiągnąć, czyli niech to będzie 500 mikronów i włączamy próżniowanie. To, co nam się pokazuje na wykresie, rzecz jasna, jest symulacją dynamiczną, no bo nie jesteśmy podpięci do prawdziwego układu, tylko jesteśmy na krótkim wężu. Okej, mamy załatwiony wakuometr,
Wiem, że jeszcze jest taka opcja jak raportowanie. Które de facto jest najważniejsze, bo wszystkie dane zapisane ze wszystkich czujników, czyli tych wbudowanych w oprawę, w czujniki zewnętrzne jak termohigrometr, czy wakuometr, czy informacje zapisane z napełniania czy odzysku czynnika poprzez RevScale. Wszystkie te informacje możemy wykorzystać do stworzenia raportu. Czy weźmy jakiś przykładowy raport z historii. On jest na tyle historyczny, że jeszcze nie jest po polsku. Raport składa się z kilku stron. Na pierwszej stronie pojawiają się wszystkie dane o projekcie, czyli począwszy od informacji o firmie serwisowej, o projekcie, na którym jesteśmy. Możemy wpisać sobie swój numer F-gazowy. I na pierwszej stronie pojawiają się dane zapisane chwilowo, czyli te dane, które pamiętamy z pierwszego ekranu RevMate'a, z przegrzaniem i z przechłodzeniem. Jeśli zapisywaliśmy plik serwisowy, to ten plik serwisowy zapisany na karcie pamięci możemy na dwa sposoby wykorzystać. Możemy go wyeksportować fizycznie po kablu do komputera jako plik excelowski i potem go obrabiać. Natomiast w aplikacji możemy od razu zobrazować te dane na wykresie i na niskim, i na wysokim ciśnieniu. Na kolejnym ekranie możemy zobrazować próbę szczelności, możemy zobrazować próbę próżniowania. Czyli to jest ten ważny element raportu, który może być udokumentowaniem właściwego próżniowania. Czyli jeśli osiągnęliśmy te 500 czy 400 mikronów, to w raporcie mamy potwierdzenie tej procedury. Czyli w tym przypadku, dla tego przykładu, osiągnęliśmy 288 milibarów. W kolejnym elemencie możemy zapisać ilość czynnika, który odzyskaliśmy z układu, ilość czynnika, który do układu został dodany. I jeśli robiliśmy próbę szczelności, to też możemy zrobić odpowiednie notatki. Na samym końcu raportu, na ostatniej stronie, mamy wyspecyfikowane wszystkie urządzenia, z których korzystaliśmy, po numerze seryjnym, co powoduje, że ten raport jest jeszcze bardziej transparentny i wiarygodny dla nadzoru. Okej, Michał, mamy fajnie omówioną aplikację w części teoretycznej, ale moje pytanie jeszcze brzmi, czy użytkownik musi posiadać jakieś narzędzie RevCo, aby mieć dostęp do tej aplikacji, czy jest ona zupełnie darmowa i każdy, nawet przed zakupem pierwszego urządzenia, może sobie ją zainstalować, żeby się z nią na przykład zapoznać przed pierwszym użyciem. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i z iOS-em, więc można zrobić sobie na próbę jeszcze przed zakupem. Super. W takim razie zachęcamy naszych klientów do zainstalowania aplikacji, zapoznania się z nią, żeby móc w pełni ją wykorzystać już przy użytkowaniu z konkretnymi produktami. Zapraszamy Was również do naszego sklepu internetowego na zakupy. Michałowi chciałem bardzo podziękować za kolejny obszerny materiał. Jeśli macie do nas jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach i na pewno na nie szczegółowo odpowiemy. Zapraszam i pozdrawiamy. Cześć.